Wybór dowolnej miejscówki ograniczony jest długością Waszego przedłużania. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam swój projekt zasilania terenowego. Z tej strony Rafał, blog mojenocneniebo.pl. Zapraszam. Pierwszym zasadniczym pytaniem, jakie trzeba sobie zadać, to jest pytanie, jaki rodzaj zasilania potrzebujemy, jaką baterię dobrać do projektu. Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe wydają mi się najlepszym rozwiązaniem i najlepszym wyborem, dlatego że łączą w sobie wszystkie najważniejsze cechy. Są niewielkie, mają niewielką masę, mają bardzo dużą pojemność i co najważniejsze, utrzymują stabilność zasilania praktycznie w całej długości swojego cyklu pracy. Spójrzmy na wykres. W zakresie od 100 do 20% stabilność napięcia jest praktycznie niezmienna. W tych ostatnich 20% pracy akumulatora widać relatywnie szybki spadek napięcia. Taka charakterystyka napięciowa jest bardzo ważna, szczególnie dla osób, które w swoim projekcie wykorzystują 12 V bezpośrednio z baterii. Przede wszystkim musimy policzyć, jaką energię konsumują nasze urządzenia. Mamy do dyspozycji grzałki, montaż, komputer obsługujący. Mamy do dyspozycji kamerę, która w czasie chłodzenia pożera duże ilości prądu i mamy inne urządzenia, koło filtrowe czy pewnie jeszcze jakieś inne elementy zestawu. 10 amperów to jest maksimum w piku poboru. Drugim założeniem jest długość nocnej sesji. Myślę, że nie będzie ona dłuższa w zasadzie nigdy niż 10 godzin. Jeżeli mamy pobór prądu na poziomie 10 amperów i zakładamy, że taki pobór będzie utrzymywał się przez 10 godzin, to oznacza, że potrzebujemy ogniwa czy baterii, akumulatora, które będzie miało pojemność minimum 100 amperogodzin. Zatem 100 amperogodzin dodać 20% marginesu bezpieczeństwa. Myślę, że 120 amperogodzin to jest maks, które zapewni mi bezpieczną i stabilną pracę przez całą noc. I to są właśnie ogniwa 120 amperogodzinowe. Mam 4 ogniwa. Każde z tych ogniw ma pojemność 120 amperogodzin. Napięcie nominalne to 3,2 V. Maksymalne napięcie, którego nie wolno przekraczać w czasie ładowania, to 65 i minimalne napięcie, którego również nie należy nigdy przekraczać, to jest 2,5 V. Masa tego ogniwa to jest około 3 kg. Zatem 4 ogniwa dają masę 12 kg. Gdybyśmy wzięli akumulator żelowo o podobnych parametrach, to znaczy o pojemności 120 amperogodzin, jego masa wynosiłaby około 32 do 35 kg. Widzicie zatem, jak ogromna różnica jest w masie i zapewniam, że również w rozmiarach. Mamy ogniwa każde 3,2 V. Co zrobić, żeby było 12? Jeżeli ogniwa połączymy w sposób równoległy, to znaczy połączymy wszystkie plusy ze sobą, wszystkie minusy, wówczas napięcie końcowe będzie nadal 3,2 V, za to pojemność zostanie zwiększona 120 amperogodzin razy 4. Ale nam na tym nie zależy. Nam zależy na tym, żeby ogniwa były połączone w taki sposób, aby finalnie dać napięcie 12 V. Zatem musimy je połączyć w sposób szeregowy. To oznacza, że plus pierwszej celi musi pójść na minus drugiej celi. Plus drugiej wchodzi na minus. I tak samo się dzieje w ostatnim zestawie, czyli plus, minus. Tak przygotowany układ daje 12 V i ma pojemność 120 amperogodzin. Ale czy taki układ jest bezpieczny w eksploatacji? Nie do końca. Taki układ musimy zabezpieczyć na okoliczność ładowania i musimy go również zabezpieczyć w taki sposób, aby go nie rozładować nadmiernie i nie uszkodzić i nie skrócić żywotności tych cel. W jaki sposób zabezpieczyć taki układ? Koniecznym jest zastosowanie BMS, czyli Battery Management System, czyli system zarządzania baterią.
Na rynku dostępnych jest sporo różnego rodzaju urządzeń, sporo różnego rodzaju BMS-ów. Dla potrzeb mojego projektu zdecydowałem się na rozwiązanie DALI. Do czego służy BMS? BMS zabezpiecza baterię przed rozładowaniem, BMS zabezpiecza baterię przed przeładowaniem. Krótko mówiąc, jest kluczowym elementem bezpieczeństwa i jest on nieodzowny. Moim zdaniem nie próbujcie nawet budować baterii bez BMS-u. Bez balansera można sobie jeszcze poradzić, dlatego że można doprowadzić naprawdę do poważnych uszkodzeń nie tylko samej baterii, ale można spowodować również jakieś obrażenia ciała, więc absolutnie jest to kluczowy element. Smart BMS podłączony do baterii w taki sposób, że niebieska końcówka idzie na terminal ujemny, a czarna końcówka jest podłączona do minusa całego układu. I to powoduje, że przepływ prądu odbywa się zawsze właśnie przez to urządzenie. Zatem urządzenie jest w stanie kontrolować napięcie całej baterii i co najważniejsze, jest w stanie kontrolować napięcie każdej celi z osobna. BMS dostarczony jest już z przyklejoną, z włączoną i z przyklejoną sondą temperaturową, dlatego że bez tej sondy temperaturowej uruchomienie tego urządzenia jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że ładowanie baterii w temperaturach ujemnych, poniżej jakiejś tam, już nie pamiętam, temperatury ujemnej, jest szkodliwe dla baterii i nie może być realizowane. Zatem bez tej sondy temperaturowej nie uruchomicie tego urządzenia zupełnie. BMS wyposażony jest w balanser pasywny. I takie rozwiązanie jest mało efektywne. Jest to marnowanie energii, jest to marnowanie czasu. Można to stosować przy jakichś bardzo małych pojemnościach baterii, ale na pewno nie przy pojemnościach takich jak ta 120 Ah. Dlatego, żeby ten proces przyspieszyć i przeprowadzić go w sposób bardziej efektywny, trzeba, i to również zaleca producent, zastosować balanser aktywny. Czyli ten był pasywny, tu mamy aktywny. Tu nie ma żadnych rezystorów zainstalowanych w środku, tu są układy elektroniczne, które pozwalają na przepływ prądu pomiędzy celami w trakcie procesu ładowania, tak ażeby wyrównać ich napięcie. Czyli nie ma takiej sytuacji, że odcinamy cały układ i czekamy, aż cela o wyższym napięciu zostanie zredukowana do napięcia pozostałych, tylko ten balanser będzie tak sterował przepływem prądów, aby wyrównać napięcia na wszystkich celach w tym samym czasie. Proces jest wtedy naprawdę efektywny, przebiega szybko i przede wszystkim jest bezpieczny. Więc takie jest zalecenie producenta. I to w Smart BMS-ie otrzymujemy w zestawie, czyli mamy urządzenie BMS, mamy balanser, mamy zestaw kabli. Jednym z założeń projektu jest możliwość kontrolowania napięcia zdalnie. To też nie jest problemem. Tego typu urządzenie, czyli moduł Bluetooth, jest załączony do tego zestawu, podłączając ten Bluetooth do BMS-u. Naciskamy przycisk, parujemy to urządzenie z naszym smartfonem i na ekranie naszego telefonu możemy na bieżąco obserwować, jakie jest napięcie w całym układzie, na poszczególnych celach. Właściwie wszystko, co jest potrzebne, żeby monitorować w trakcie nocnej sesji nasz układ. Więc teraz zajmę się montażem i za chwilę pokażę, jak taki zmontowany układ wygląda. Jak widzicie, baterie ścisnąłem takimi dwoma płytkami po to, żeby je po prostu skompresować, żeby one były stabilne między sobą. Busbary są już na swoich miejscach. Pierwsza cela, to jest pierwsza cela, połączona jest z drugą, plus z minusem, druga z trzecią i trzecia z czwartą. Przymocowane mam już BMS i balanser za pomocą taśmy klejącej. Każda cela, jak widzicie, z każdej celi, z plusa pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej wychodzą przewody właśnie do BMS-a po to, żeby można było monitorować stan napięcia każdej celi z osobna. System jest już cały zmontowany. Po lewej stronie widzicie inwerter,
zamiana 12V na 220. Po prawej stronie jest ładowarka tego całego ogniwa. W środku mam zamontowane dwie szyny wyrównujące. Jedna szyna, która spina wszystkie ujemne potencjały, czyli potencjał zero, i szyna dodatnia, gdzie podpięte są wszystkie plusy. Zobaczmy teraz, jak to wygląda z poziomu aplikacji. Otwieramy aplikację Smart BMS. Wybieramy układ, według którego baterie są połączone, ogniwa są połączone w systemie szeregowym. Po kliknięciu wyświetla nam się lista urządzeń Bluetooth, które są aktywne. Gdyby tego urządzenia nie było widać, wystarczy nacisnąć przycisk na module Bluetooth i automatycznie to urządzenie się tu pojawi. Ono jest w tej chwili dodane. Wracamy na ekran główny i mamy informację, za chwilę pojawi się... O, tak jest. I pojawiła się informacja na temat stanu baterii. Bateria naładowana jest na poziomie 51,7%. Tutaj ładnie widać wszystkie statystyki i widać napięcia na poszczególnych ogniwach. Te rozbieżności są bardzo małe, bo zobaczcie, że precyzja pomiaru jest ogromna, do trzeciego miejsca po przecinku. Te rozbieżności są na tyle małe, że ikony podświetlone są na kolor zielony. Podłączanie wszystkich kabli wydaje się ok, sprawdziłem. Nie ma żadnych błędów. Kabel z prądem już jest włączony, zatem tylko przełącznik. Słyszycie, włączył się już wiatrak ładowarki i w tej chwili proces ładowania się rozpoczął. Spójrzmy do aplikacji. Przed ładowaniem bateria była pełna w 51%, teraz widać już mamy 52,9%. Idzie to ładnie, dosyć szybko, nawet bardzo szybko. Spójrzmy na same ogniwa, one są poniżej 3,2, zatem każde z nich jest poniżej nominalnego napięcia. No i cóż, czekam, zobaczymy, kiedy się ta bateria naładuje i mam nadzieję, że BMS zadziała prawidłowo i odetnie baterię w takim momencie, w którym osiągnie ona poziom 3,65. I to w zasadzie wszystko, co chciałem pokazać w tym filmie. Bateria się ładuje i to dosyć szybko, pracuje poprawnie, na razie bez żadnych błędów. Zwróćcie uwagę na sam koniec, myślę, że to jest ważne, żeby zapewnić odpowiednią wentylację w czasie ładowania, dlatego że, tak jak słychać, wentylator ładowarki pracuje. Jeżeli skrzynia będzie cały czas zamknięta, wówczas po prostu temperatura wewnątrz niej będzie wzrastać. Jeśli ktoś chce, można zainstalować z boku wentylatory w taki sposób, aby one się jakoś automatycznie uruchamiały z wykorzystaniem termostatu. Ja myślę, że już nie ma co dalej komplikować. Po prostu w czasie ładowania otwieram skrzynię po to, żeby zapewnić dostęp świeżego powietrza, żeby była cyrkulacja. Jest trochę głośniej, ale na razie tutaj nie wyczuwam żadnej temperatury. Jeśli chcecie dowiedzieć się trochę więcej, poznać więcej szczegółów na temat komponentów, które tu wykorzystałem, miejsca, z których ich zakupiłem, albo cen, to zapraszam na blog mojenocneniebo.pl. Tam znajdziecie również schemat układu elektrycznego. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Bardzo proszę, zostawiajcie komentarze. Może macie jakieś uwagi, które pomogą i posłużą innym użytkownikom czy hobbystom w zbudowaniu takiego układu. Blog mojenocneniebo.pl. Zapraszam i dziękuję. Trzymajcie się. Czystego nieba.